Na rynku telewizorów OLED jeszcze nigdy nie było chyba aż tak szerokiego wyboru od zeszłego roku, nie tylko w kontekście marki czy też systemu operacyjnego telewizora, ale i matrycy, bo swoje OLEDy zaczęła produkować firma Samsung, a w tym roku w swoich TV użyje jej chociażby Sony. Ale nie oznacza to jednak, że OLEDy najnowszej generacji zawsze będą najlepszym wyborem, szczególnie jeśli musimy uważać na budżet. Co przyniósł ten rok i jakie telewizory z taką matrycą są godne polecenia? O tym w dzisiejszym poradniku. Zapraszam do oglądania. Oprócz wspomnianych wcześniej nowości od Samsunga, Sony również wypuściło już na rynek niektóre ze swoich nowych telewizorów OLED. Wybrane wersje rozmiarowe modeli A80L, A83L i A84L z matrycami WOLED od LG są już dostępne w polskich elektromarketach, ale ich ceny zaczynają się od ponad 9,5 tysiąca złotych, a kończą na ponad 12,5 tysiąca złotych. Czekamy zatem jeszcze na premierę Sony A95L z matrycą QD OLED, ale tutaj będziemy musieli poczekać na dodatkowe informacje dotyczące ceny i dostępności w Polsce. LG rozpoczęło już sprzedaż swoich telewizorów OLED na ten rok. W sklepach dostępne są już modele B3, C3, a także G3, ale tak naprawdę tylko ta ostatnia seria oferuje znaczące ulepszenia. Nasz test modelu LG OLED C3 wykazał, że różnice w obrazie względem modelu C2 są naprawdę nieznaczne. Możecie przeczytać ten test, linkuję do niego w rogu ekranu. No a wysoka cena tej nowej wersji sprawia, że lepiej odpuścić sobie jej zakup, przynajmniej na razie. Konkluzja jest taka, że polecane przez nas telewizory OLED na ten rok to głównie modele z 2022 roku, które obecnie dostać można w przyzwoitych cenach. Linki do aktualnych cen wszystkich tutaj pokazanych modeli znajdziecie oczywiście pod tym filmem i nie przedłużając, rozpocznijmy nasze zestawienie od oferty LG właśnie. Modele OLED A2 są jednymi z najtańszych ekranów tego typu, no ale cena nie bierze się znikąd, wszak to modele 60Hz ze słabszym procesorem i matrycą starszej generacji o niższej jasności. Wspierają jednak Dolby Atmos i można liczyć przede wszystkim na zalety OLEDów, czyli wysoki kontrast, doskonałą czerń i szerokie kąty widzenia. Zakup tego telewizora jest uzasadniony w konkretnych przypadkach. Jeśli bardzo zależy Wam na ekranie OLED, a macie bardzo ograniczony budżet, dużą kolekcję płyt Blu-ray i oglądacie filmy w 4K w streamingu, a sport i gaming Was nie interesują, no to zawsze jest to jakaś opcja zaoszczędzania kilkuset złotych. Bo jeśli ktoś ogląda przede wszystkim filmy i seriale, no to szybka matryca nie będzie tutaj aż tak kluczowa. Telewizory LG OLED serii C, zwłaszcza w czasie regularnych wyprzedaży, to modele oferujące świetną jakość obrazu za stosunkowo dobrą cenę. Dodatkowo w C2 poprawiono względem wcześniejszych generacji maksymalną jasność. To bardzo dobry telewizor OLED dostępny w całym wachlarzu rozmiarów od 42 do 83 cali. Wersja 42-calowa sprawdzi się jako monitor do konsoli czy komputera gamingowego, natomiast ta największa to opcja do przestronnego salonu, gdzie cała rodzina lubi zasiadać na filmowych seansach. Ekrany Philips OLED 807 to jedne z najciekawszych alternatyw dla telewizorów OLED LG z serii B2 i C2. Zresztą nie przez przypadek ekran ten dostał tytuł Best Buy OLED 2022-2023 od stowarzyszenia EISA. To atrakcyjnie wyważony pod względem ceny, możliwości i jakości telewizor dostępny w najpopularniejszych rozmiarach. Trochę szkoda, że napędzany jest Android TV, a nie Google TV. Największy efekt robi jednak minimalistyczny design oraz charakterystyczne podświetlenie Ambilight, które spotkać można tylko w modelach marki Philips. A80K to zeszłoroczny podstawowy model OLED od Sony, ale nie oznacza to, że jest to jakiś sprzęt budżetowy czy też odchudzony. To wciąż ekran wyposażony w procesor Sony XR, a to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych procesorów odpowiadających za przetwarzanie obrazu, płynność ruchu, no i przede wszystkim skalowanie treści. Telewizor jest też świetnie wykończony i ma przyzwoitą jakość dźwięku. Sony A80K to dobra propozycja dla osób szukających sprzętu na lata, który ma towarzyszyć systemowi audio kina domowego i wisieć na ścianie, zwłaszcza gdy korzystamy z płyt Blu-ray czy też z konsoli do gier. A80L, czyli następca tego modelu, jest już w sprzedaży i ma całkiem niezłą premierową cenę, ale starszy model jest tańszy oraz oferuje podobne wrażenia podczas oglądania, a zatem póki jest dostępny w sklepach, to warto wybierać tę konstrukcję z zeszłego roku.
A90J to z kolei flagowy model OLED Sony z 2021 roku. Mimo tego nadal jest on godny uwagi, zwłaszcza w wersji 83-calowej, która dzięki temu, że model ten jest w sprzedaży już niemal 2 lata, ma relatywnie niską cenę. Duży ekran sprawdzi się nie tylko przy seansach filmów i seriali, ale również przy graniu, zwłaszcza że ten model obsługuje odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz, a także ma pełne wsparcie dla HDMI 2.1, co wiąże się z całą gamą benefitów wynikających z podłączenia takiego telewizora do konsoli. Ten model to flagowy OLED LG z zeszłego roku i jest on pierwszym OLEDem o przekątnej 97 cali. Cena to jedyne 120 tysięcy złotych. Jednak reszta wariantów rozmiaru tego modelu jest bardziej atrakcyjnie wyceniona i dzięki licznym obniżkom można go kupić obecnie w akceptowalnej cenie. Design i konstrukcja tego ekranu zostały tak pomyślane, aby przylegał on bezpośrednio do ściany. W pudełku nie znajdziemy nóżek do postawienia go na blacie, więc warto o tym pamiętać podczas zakupu. Tak naprawdę to pokaz możliwości LG i jeśli zależy Wam na topowym dużym telewizorze, no to G2 będzie najlepszym wyborem. Następca tego modelu, czyli LG G3, zaoferuje jeszcze wyższą jasność, ale jego cena jest póki co bardzo wysoka. Jeśli zależy Wam na bardzo dobrym obrazie i macie do wydania nieco więcej pieniędzy, no to G2 z 2022 roku jest świetnym wyborem na lata, zarówno dla fanów filmu, jak i graczy, czy osób zainteresowanych oglądaniem rozgrywek sportowych. Od zeszłego roku w końcu możemy kupić OLED od Samsunga, co istotne, mowa tu o telewizorze z nową autorską matrycą QD OLED, łączącą organiczne diody z warstwą kropek kwantowych. W efekcie otrzymujemy prawdziwą rewię kolorów, bo nasycenie barw jest tu naprawdę niesamowite. Bardzo duża jest tutaj również jasność, jak na OLEDa oczywiście. Potęguje ona wszystkie doznania, a OLEDowa czerń tradycyjnie robi swoje. Całość dopełnia system Tizen, dodatkowe funkcje multimedialne, no i wreszcie design, który w tym przypadku zachęca do postawienia telewizora na szafce RTV. Największą bolączką tego sprzętu jest dostępność tylko w dwóch wariantach rozmiarowych, ale w tym roku się to zmieniło i następca będzie miał także wersję 77-calową. A czy warto dopłacać do modelu S90C bądź S95C? No cóż, testowany przez nas model S90C ma słabszy wbudowany system nagłośnienia i obecnie nie oferuje znaczącej zmiany obrazu, a S95C ma z kolei więcej głośników i moduł One Connect, dzięki czemu lepiej będzie prezentował się zawieszony na ścianie, ale z dotychczasowych testów branżowych mediów wynika, że wzrost jasności i poprawa obrazu są tutaj naprawdę nieznaczne. Biorąc pod uwagę wysoką premierową cenę S90C i S95C, no to lepiej zdecydować się na S95B, póki jeszcze można dostać go w sklepach. Ten sam przełom, co w przypadku S95B, dotyczy też Sony A95K. Te telewizory są bliźniakami pod względem zastosowanej matrycy, mają jednak inne procesory przetwarzania obrazu, zostały też inaczej zestrojone przez inżynierów oraz dysponują innym systemem Smart TV. W przypadku Sony jednak mamy tutaj do czynienia z ekranem, którego drobna kalibracja pozwala osiągnąć referencyjne parametry obrazu. To sprzęt wybitny, aczkolwiek no trzeba za niego słono zapłacić. Także różnica w cenie pomiędzy nim a Samsungiem S95B jest znacząca, ale ten, kto lubi design Sony i zna dbałość Japończyków o detale, no to z pewnością nie będzie żałował tego zakupu. To propozycja dla osób szukających OLEDa premium, którzy ponad wszystko cenią jakość obrazu. I to nasze propozycje, jeśli chodzi o telewizory OLED. Jak widać, jeszcze nie warto sięgać po te najnowsze modele z uwagi na ich przede wszystkim nieco zbyt wygórowaną cenę. Jeśli macie ochotę na telewizor OLED, no to zeszłoroczne matryce nadal naprawdę dają radę. Linki do prezentowanych tutaj modeli i do ich aktualnych cen znajdziecie oczywiście pod spodem, a ja się już z Wami żegnam i dzięki za uwagę dziś. Do następnego. Cześć.